Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kariery Legion Warszawa. Tej kariery nie było przez jakieś 2 miesiące, natomiast już wracamy. Ostatni odcinek pierwszego sezonu, 7 meczów w jednym odcinku. Startujemy skrótami. Pierwszy mecz fazy mistrzowskiej i pierwszy mecz rozpoczynamy fazę mistrzowską z meczem z Pogonią Szczecin. Tutaj pierwsza okazja, Władimir Dwaliszwili po szykowaniu z Karola Danielaka z prawej strony boiska. Tutaj odpowiedź warszawskiej drużyny, Tomasz Jelowiec, Guillerme, bo tak powinniśmy akcentować, wymawiać. Strzał zablokowany, tutaj już druga połowa tego meczu. Michał Masłowski, Nikolic zbyt gorąkowo, próbowaliśmy rozegrać tą akcję, natomiast to się nie udało. Tutaj szykowanie z rzutu rożnego, strzał Nikolicia z rzeźniczakiem, no i tak się to zakończyło 0-0. I od razu przechodzimy do meczu z Piastem Gliwicem, na wyjeździe z Piastem. No i jak to się wszystko zaczyna na 5 minutę tego meczu? Furman, zagranie, czy to był Furman? Chyba to był Furman, chociaż mogę się mylić. Piłka do Miłosza Simona, świetne podanie Kapuski, to jeszcze faul, no i jest rzut karny. Powinna być czerwona kartka, a była tylko żółta. Wielkie zaskoczenie dla mnie, ponieważ to według przepisów jest czerwona kartka. To nie był, to był Korun chyba, jeżeli się, nie, Korun nie, to jest Korner Osera, oczywiście, to wiem, powiedziałam nawet. No i mamy Mosesa Simona, który wykorzystuje ten rzut karny, jest 1-0 na wyjeździe, obejmujemy prowadzenie z Piastem Gliwice. Strzelamy pierwszą bramkę w fazie mistrzowskiej. No i kolejna akcja warszawskiej drużyny, Michał Kucharczyk, ładnie sobie poradził Kuchy King, Moses Simon, ale fantastyczna parada bramkarza Piasta Gliwice. To już kolejna okazja, druga połowa tego spotkania. Dochodzi do Emilki Kucharczyk, kolejne pole karne, Moses Simon, to jest jego drugi gol w tym meczu. Fantastyczny mecz Nigeryjczyka, mojego nigeryjskiego Messiego. No i jest 2-0 w Gliwicach. Jak do tej piłki doszedł Kucharczyk, nie mam pytań. Udało się szykować, udało się wyskoczyć do tej futbolówki. A tutaj odpowiedź Gliwiczan, Koruń, kolejne pole karne, to jest Sasza Żywiec, który wszedł na bliższy słupek. No i znowu bramkę kontaktową, no ale tak się skończyło, że była tylko bramka kontaktowa i od razu przechodzimy do kolejnego meczu, meczu z Lechią Gdańsk. Tutaj mecz w Warszawie, taki widzicie skład na ten mecz, kilka zmian, wskoczył z schodu Bergwin, piłkarz, który ma całą wytrzymałość, natomiast rozwijamy go i wydaje mi się, że będzie kluczową postacią w najbliższym sezonie. Lechia w swoim składzie, dziwi mnie pozycja Aryla Borysiuka, który był na pozycji stopera w tym meczu. Tutaj pierwsza okazja dla Lechii, uderzenie Furmana. Natomiast strzał po rykoszecie nie trafił do bramki. Tutaj odpowiedź Lechii Gdańsk w drugiej połowie tego meczu. Wiśniewski strzał obok bramki. Tutaj legioniści w ataku, Bergwin, jego akcja, Bergwin atakuje go Stolarski i jest rzut karny. Też mnie to zdziwiło, wydawało mi się, że ten fał jest na linii, że na linii tuż przed linią. Natomiast jedenastka, ja nie protestowałem generalnie. Do piłki podchodzi Nemanja Nikolić i pokonuje bramkarza Lechii Gdańsk i prowadzimy 1-0 w 69 minucie tego spotkania. To już kolejna akcja, Michał Masłowski, zagranie do Nemanji Nikolicia. Nikolic ma sporo miejsca, ale ma mało sił. Nikolic strzela, ale parada bramkarza fantastyczna i było tylko cały czas 1-0. Samo zagranie do Nikolicia, ten błąd obrońców Lechii Gdańsk, Nemanja Nikolic, no i teraz finalizuje swoją akcję, dwie bramki Nemanja Nikolicia i tak ten wynik pozostał do końca, takim nic się nie zmieniło. 2-0 pokonaliśmy Lechię Gdańsk, no i teraz wyjechaliśmy do Wrocławia na mecz ze Śląskiem. Pierwsza okazja w tym meczu to Nemanja Nikolic, jego strzał z rzutu wolnego, poprzeczka po uderzeniu Węgra. Tutaj kolejna okazja dla naszej drużyny, Andrzej Duda, Nemanja Nikolic, wychodzimy z ataki dwójką piłkarzy, Nemanja Nikolic z Dudą, fantastyczne zagranie Nikolicia, Andrzej Duda, strzał i jest 1-0 na wyjeździe, kapitalna akcja duetu Nikolic-Duda, udaje się wyprowadzić nas na prowadzenie. To już druga połowa tego spotkania, Hetli, Getzow, Flavio Paiszą, uderzenie, ale obok bramki. Tutaj już 78 tego meczu, Nemanja Nikolic. Mieliśmy sporo miejsca, ponieważ Śląsk wychodził wysoko, próbował szybko odpowiedzieć na swoją porażkę, na przegrywanie jedną bramką. To szkoda, nie udało mi się to wypowiedzieć językowo, natomiast no trudno. Jeśli sobie pozwolić tutaj filmik, to widzicie, że mieliśmy tylko 3 punkty przewagi nad Jagiellonią Białystok. Jagiellonia naprawdę pokazała się w świetnej formie w tej fazie mistrzowskiej. Gościliśmy u siebie, gości z Białegostoku, no i musieliśmy ten mecz wygrać, trzeba chociaż zremisować, żeby ten mieć spokój z Jagiellonią. Tutaj akcja Nemanji Nikolicia, ten mecz był bardzo nudny, tutaj niedużo się działo. Tutaj patrzymy, już końcówka tego meczu właściwie, Michał Masłowski przeniesie w futbolówki, uderzenie po dalszym słupku i właśnie ta piłka w słupek,
ale tutaj kapitalne przyjęcie Kucharczyka, Michał Masłowski, prawa noga, Drągowski bez szans i właśnie rezerwowy dał nam w tym meczu, gola, naprawdę kapitalne wejście Masłowskiego. No ten piłkarz jest, gra chimerycznie, gra w klatkę, ponieważ raz potrafi się świetnie pokazać jak teraz, a za drugim razem gra po prostu słabo i nic mu nie wychodzi, więc tutaj ta pozycja dziesiątki i poprzeć Hamalainena, będę miał trzech piłkarzy na pozycji dziesiątki, natomiast no wydaje mi się, że Duda odejdzie prędzej czy później i będę potrzebował jakiegoś wzmocnienia, bo jakoś tak Masłowskiego, o Masłowskim nie chcę opierać o nim gry całkowicie, ponieważ boję się, że nie udźwignie tej presji. A tu widzicie fatalny błąd, fatalny mój błąd. No i Jagiellonia ma w tym meczu gola, ma w tym meczu remis, więc nic się w tabeli większego nie zmienia. Cały czas mamy tylko 3 punkty przewagi nad drużyną z Białegostoku. Natomiast no, będzie ciężko dalej, bo gramy mecz z Wisłą. Z Wisłą na wyjeździe, która jest bardzo groźna u siebie. Tutaj pierwsza okazja dla Wisły, to już druga okazja dla Wisły. Crivellaro, chyba tak. Mogłem się mylić, ponieważ mam Katar i mi trudno jest zmieniać takie nazwiska, natomiast to już przejdziemy dalej, bo atakuje drużyna Legii, Andrzej Duda na posterunku, goalkeeper Białej Gwiazdy tutaj, już Wranierz, już Masłowski, już także Jodłowiec, tu piłka do Nikolicia, koronkowakcie Legii, natomiast zakończy bardzo lekkim strzałem. I teraz macie oko na tabelę, jak to wygląda po tych meczach, tylko jeden punkt przewagi do Jagiellonii, tylko jeden punkt przewagi nad Jagiellonią. Trudno mi się złożyć jakąś ładniejszą wypowiedź. No i tak, przyszedł mecz z Lechem Poznań, 7 mecz, ostatni mecz fazy mistrzowskiej, a zobaczcie tą sytuację, to jest po prostu parodia FIFA. No, ja miałem problem w poprzednim meczu i tutaj Buric strzał Jodłowiec, no to byłoby blisko i nie trafił bramkę, bo to była poprzeczka, natomiast no udaje się strzelić bramkę w 41. spotkania. No, troszkę ten mecz się tak ułożył, że błąd FIFA nam dał gola, ale ten mecz był bardzo, bardzo ludny. Te mecze z Lechem jakoś nigdy nie są porywające. To już druga połowa tego spotkania. Bergwin po prawej stronie boiska, ładny zwód, zagranie do Wraniesza, Stojan Wraniesz, ale prosto w Buricia. I nie było nawet cieszynki po tym meczu, bo nie było jakiejś celebracji tego tytułu. Wygraliśmy Ligę Polską, wygraliśmy Ekstraklasę. Tylko punkt przewagi nad Jagiellonią Białystok, natomiast wygraliśmy. To po fazie mistrzowskiej tutaj się zrobiło niebezpiecznie, natomiast po fazie tej pierwszej mieliśmy o wiele więcej punktów, byliśmy drużyną zdecydowanie lepszą. Bardzo mało goli traciliśmy i traciliśmy to dzięki naszej defensywie, dzięki bramkarzom. No i także ta ofensywa kulała, bo ofensywie było słabo. Nikolić pójdzie na odstrzał w kolejnym sezonie, ponieważ mi się gra Nikoliciem słabo i od razu teraz zaczynamy. Zaczynam prośby do was, ponieważ tak, potrzebujemy, nie ma ani zastępca, nie ma ani Nikolicia i pewnie też, jeżeli to będzie też sytuacja się wyjaśniała, kto przyjdzie za Mozesa Simona, bo prędzej ktoś się po niego zgłosi, ktoś z tych większych gości na arenie międzynarodowej, wydaje mi się, jakieś kluby z Anglii, czy skąd się po niego zgłoszą, no i kto na niego przyjdzie. I też oferta za Łukasza Załuskę, który może odejść za 500 tysięcy euro, jak pamiętam, tak, to jest 500 tysięcy euro do Rosenborga, Trondheim, to jest dobra oferta za Załuskę, ponieważ ma już swoje lata Załuska. Więc tak, czy zostawiamy Kosteckiego, czy nie zostawiamy Kosteckiego, to jest pytanie numer 1. Kto za Załuskę, kto za Nikolicia, też odpaliłem Kobralskiego, no i także czekam na wasze propozycje promonowych piłkarzy. Ja się z wami żegnam, obiecuję, że już kariera Legią zawita do was regularnie. Dzięki bardzo za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia, hej hej!